Cześć, w tym filmie porozmawiamy na temat tego, co jaki czas zrobić przegląd rowera. Przegląd roweru, nieraz macie taką funkcję na licznikach, że powiedzmy licznik Wam pokazuje, że po przejechaniu 200, 300, 5 miliarda kilometrów nagle Wam się włącza sygnał, że należy zrobić przegląd rowera. Oczywiście miejcie gdzieś tą funkcję licznika, która jest tak naprawdę moim zdaniem zbędna, dlatego że przegląd rowera robi się wtedy, kiedy po prostu czujemy, że ten rower powinien już go mieć. W przeglądzie rowera co powinniśmy na początku, powiedzmy, sprawdzić. Mianowicie to, jak działają hamulce, czyli generalnie podobna zasada i tak jak piszę w szkołach jazdy na samochód, przed każdym wyjazdem sprawdź olej, hamulce, wszystko inne, ciśnienie w kołach i tak samo podobnie trochę jest w rowerach. Sprawdzajcie, jak działają hamulce, czy dobrze hamują, wiadomo, czyli sobie rower popychacie do przodu czy do tyłu, sprawdzacie, czy dobrze działa przedni hamulec, dobrze działa tylny hamulec. Potem w powietrzu najlepiej zakręcić przednim, tylnym kołem, czy ten hamulec nie będzie ocierał o obręcz roweru z którejś strony. Jeżeli tak, to trzeba to wszystko wyregulować. Poza samymi hamulcami trzeba koniecznie sprawdzić, jak ten napęd rowerowy jest naoliwiony, czy on jest już trochę nie za suchy, czy nie będzie piszczał. Jeżeli jest suchy, już wymaga naoliwienia, to oczywiście bierzemy się za to od razu i smarujemy rower przed wyjazdem. I tutaj generalnie nie ma takiej zasady, jak mówiłem w innym filmie też, że rower smarujemy co 200 czy parę tam kilometrów, czy powiedzmy raz na miesiąc, czy w innej jednostce czasu. Rower smarujemy wtedy, kiedy rower potrzebuje smarowania i tyle. Czyli przed każdym wyjazdem po prostu lukniemy sobie na napęd rowera. Przecież wizualnie po ocenie takiej wzrokowej wiemy, czy trzeba go nasmarować, czy też nie. I jeżeli trzeba, no to oczywiście bierzemy, oliwimy, czy smarujemy ten napęd rowerowy. Dobrze sprawdzić przed dalszą wycieczką także, czy koła nie mają luzu, czyli po prostu na konusach trochę się nie poluzowały i czasami trzeba bardziej mocno skontrować tego koła, aby one sztywno siedziało, a nie gibało się na boki, bo jest za słabe do kontrowania. W dalszej wyprawie to jest bardzo istotne. Kolejna sprawa, jeżeli jeździcie naprawdę w daleką wycieczkę, koniecznie sobie sprawdźcie w domu, czy dynamo Wam i całe oświetlenie dobrze pracuje. Jeździcie gdzieś w dalszą trasę, to niekoniecznie będziecie mieli jakieś tam kabelki czy coś do wymiany. Dlatego takie coś powinno się, szczególnie przy dalekich wyprawach, sprawdzać to już w domu. Przyrzutki, jak Wam działają przyrzutki, czy w porządku są przełożenia, rower po prostu podnosicie, kręcicie nogą pedało, zmieniacie przyrzutki na manetkach, sprawdzacie, czy wszystko gładko przechodzi, choć do końca to też nie jest dobre, dlatego że jeżeli Wam przyrzutki dobrze działają w tej chwili, w powietrzu, jeżeli podniesiecie rower i nim trochę pokręcicie, to niekoniecznie tak samo dobrze będą działały, jeżeli już dubskiem usiądziecie na tym rowerze, bo jest po prostu większe obciążenie pracy na całym napędzie. I wtedy mogą przerzutki Wam działać już gorzej. I z tym nie ma problemu, bo przecież jeżeli idziecie w dalszą wyprawę, no to bierzecie ze sobą zestaw naprawczy, zestaw kluczy, no i klucze, czyli posiadacie tam na pewno też śrubokręt. Będziecie sobie te przerzutki dostrajać nawet w trasie, z tym dlatego nie ma aż takiego dużego problemu. Sprawdzenie ciśnienia opon w kole. Jak najbardziej przed każdym wyjazdem, nawet krótkim, warto sobie tak docisnąć tymi palcami koło, czyli po prostu złapać z boku koła ręką i zobaczyć, jak się one ugina. Nie od czoła, bo od czoła zawsze będzie koło twarde, natomiast z boku, jeżeli one się mocno wgina, dopompujemy koło. Jeżeli ma małe wgięcie, czyli powiedzmy, no to już nie musimy go pompować, ciśnienie jest w porządku. To też odpowiedź dla pana, który się pytał, jak sprawdzić ciśnienie bez nanometru. Właśnie tak, koło z boku ściskamy palcami, jeżeli ma małe ściśnięcie, jest ok. Jeżeli się mocno wciska, no to trzeba jeszcze sporo dopompować. I w zasadzie podczas tego, co sprawdzić należy przed wyjazdą w dłuższą trasę, to chyba by było wszystko. Oczywiście, jeżeli macie gest i chcecie sprawdzić sobie więcej rzeczy, czyli powiedzmy, czy tam jak obraca się koło, nie słychać jakichś trzasków na wiankach, jeżeli jeszcze macie, ewentualnie na samych kulkach, czy nie ma luzów w korbie rowerowej, ale jeżeli macie zastosowane już nie wianki, nie ośkę zwykłą, jak dawniej się stosowało, tylko suporty, no to tu praktycznie luz Wam nigdy nie będzie powstawał, więc z tym nie będzie żadnych problemów w przyszłości. I chyba to tyle na ten temat. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać do tego filmu jeszcze, to zapraszam poniżej do komentarzy. Czekam także na Wasze opinie, co o tym sądzicie, co powiedziałem teraz. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Cześć!